Żeście kiedy widzieli kotka, który by wcale nie miał ogonka? Był sobie raz kotek. Nie jakiś tam okazały, długowłosy kot o dziwacznym, cudzoziemskim imieniu, lecz zwykły, sobie szwedzki, szaro nakrapiany kiciuś z różowym noskiem. A gdy mu się podniosło łapki i obejrzało podeszwy, widać było, że ma różowe poduszeczki. Jedno tylko było smutne, a mianowicie to, że ten kotek wcale nie miał ogona. Tak, to była bardzo żałosna historia. Nasz kotek miał tylko biedny, maluśki kikutek do machania. I gdy wpadał w złość, łatwo możecie sobie wyobrazić, że to wyglądało naprawdę trochę dziwacznie. Ale najdziwniejsze było to, że naszemu kotkowi odgryzł ogonek szczur. Może nie zechcecie w to uwierzyć, ale tak się zdarzyło naprawdę. Pewnego dnia, gdy nasz kiciuś miał dopiero kilka dni i ledwie umiał się poruszać, duży, przebrzydły szczur, niemal większy od niego, odciął mu ostrymi zębiskami ogonek. Dowiedziały się o tym naturalnie wszystkie koty z całej okolicy. I można sobie łatwo wyobrazić, jak się wyśmiewały i jak sobie kpiły z biednego kotka bez ogonka. Nie było to zbyt uprzejme z ich strony, nieprawdaż? Biedny bez ogonek siedział w środku koła, oblizywał sobie nosek i był ogromnie zakłopotany. Czasem próbował fukać, ale nie nauczył się tego robić dobrze i inne kotki wyśmiewały się tylko z niego. Tak, naszemu kotkowi wcale nie było wesoło. Ale pewnego dnia, gdy skończył właśnie 7 tygodni, coś się stało. Tego dnia do gospodarstwa, gdzie mieszkał nasz kotek, przyjechał pewien wujek. Zostawił samochód na podwórzu i wysiadając, nie domknął ze sobą dobrze drzwiczek. Zobaczył to kotek. Podreptał do samochodu, wskoczył na stopień i zajrzał ciekawie do środka. Była to przecież doskonała okazja, aby zobaczyć, jak samochód wygląda od wewnątrz. Więc kotek wślizgnął się do środka i niebawem czuł się już zupełnie jak w domu wśród wszystkich instrumentów i narzędzi. Złapał najpierw gałganek do czyszczenia, który leżał w jakiejś przegródce i zaczął gryźć, rozdzierać i podrzucać, udając, że to myszka. Potem zobaczył sznur zwisający na szybie samochodu i naturalnie uderzył go łapą. Złapał zębami i ciągnął. A gdy pociągnął, zsunęła się zasłonka na oknie. A gdy wypuścił sznur z zębów, zasłonka znowu pojechała do góry z potężnym trzaskiem. Wtedy bezogonek trochę się wystraszył i już nie miał ochoty na dalszą zabawę. Zamiast tego wyciągnął się wygodnie na miękkim tylnym siedzeniu samochodu, zamknął oczka i było mu bardzo dobrze. Czuł się ogromnie dumny. Z pewnością żaden kot z podwórka nie leżał jeszcze nigdy na siedzeniu samochodu. Ale jak się tego można było spodziewać, nieznajomy wujaszek nagle wrócił i wsiadł z powrotem do samochodu. Za późno już było na ucieczkę. Nasz kotek wcisnął się więc w róg siedzenia, myśląc: poleżę tu sobie cichutko i zobaczę, co z tego wyniknie. A tymczasem wujek na przednim siedzeniu zaczął naciskać pedały, kręcić kierownicą i robić jeszcze inne rzeczy,
aż samochód zawarczał i naszego Wiciusia naprawdę obleciał strach. Nagle samochód ruszył. Zjechał małą dróżką prowadzącą do gościńca, a potem popędził z wielką szybkością. Cóż to był za pęd? Bezokonek wyglądał przez szybę, a drzewa i krzaczki, słupy telegraficzne i czerwone domki migały mu tylko przed oczyma, przylatujące oknami samochodu. Aż mu skóra cierpła. Dokąd go zaprowadzi ta szalona jazda? Co też się z nim stanie? Stopniowo z obu stron drogi zaczęło się pojawiać coraz więcej domów. Najpierw były to okolone ogródkami wille, a potem wielkie kamienice strzelające wysoko w niebieskie niebo. Napotykali też coraz więcej innych samochodów. Najwyraźniej było to owo miasto, o którym kotek słyszał czasem u siebie na podwórku. Samochód nagle się zatrzymał i wujek wysiadł, zatrzaskując drzwi za sobą. Bezokonek patrzył za nim, wyciągając szyję jak tylko się dało. Wujek wszedł do sklepu, a kotek na widok wystawy pełnej kiełbas i szynek poczuł nagle, że jest strasznie głodny. Po chwili wujek wyszedł ze sklepu, niosąc w ręku duży pakunek, który rzucił na tylne siedzenie samochodu. Kotek wcisnął się w swój kącik i zrobił się całkiem malutki, a wujek widocznie go nie zauważył, bo usiadł znowu za kierownicą i pojechał dalej. Bezokonek obwąchiwał ostrożnie pakunek, który pachniał naprawdę wspaniale. Szkoda tylko, że wszystkie te specjały zawinięte były w taką masę papierów, iż nie dało się z nich uszczknąć najmniejszego choćby kawałeczka. Kotek musiał więc zadowolić się obwąchiwaniem i stawał się tylko coraz dogłodniejszy. Samochód zatrzymał się znowu i bezokonek domyślił się, że tym razem dotarli już do celu. Wujek wysiadł, otworzył tylne drzwiczki samochodu i zaczął wyjmować pakunki i pakuneczki. I wtedy odkrył naszego Kicusia skurczonego w kąciku siedzenia. A to co takiego? Wykrzyknął. A ty kto jesteś? Miau, odpowiedział kotek, bo prawdę mówiąc nie umiał nawet powiedzieć nic innego. A więc miałem także pasażera na gapę, ciągnął wujek. Były to dziwne słowa, których kotek wcale nie rozumiał. Uważał jednak, że w każdym razie najlepiej coś odpowiedzieć, więc powtórzył. Miau. Jeszcze raz. No już dobrze, dobrze. Najlepiej zabiorę cię do domu, a tam zobaczymy, co się z tobą zrobi, powiedział wujek. Wziął kotka za skórę na karczku i wsadził go sobie do prawej kieszeni płaszcza. Było tam ciemno, jak w piwnicy. Kotek nie bał się wprawdzie ciemności, ale wcale nie było przyjemnie siedzieć tak w tej kieszeni, nie wiedząc, co dalej nastąpi. Zobaczymy, co się z tobą zrobi, powiedział przecież ów wujek. A to brzmiało dość nieprzyjemnie. I serduszko kotka biło szybko, szybciutko. Zupełnie jakby wujek miał w kieszeni od płaszcza zegarek. Ale w mieszkaniu wujek, pozbywszy się naprzód wszystkich pakuneczków, wyjął biednego Kicusia z kieszeni. Bezogonek rozejrzał się dookoła wielkimi, przestraszonymi oczyskami i zobaczył wiele nowych osób.
jakąś ciocię, jakąś małą dziewczynkę i jakiegoś małego chłopaczka. Popatrzcie, no, co znalazłam w samochodzie, powiedział wujek śmiejąc się. No, no, nie bój się, mój cucusiu. Nikt ci tutaj nic złego nie zrobi. Ciągnął i kotek zaraz poczuł się troszeczkę spokojniejszy. Och, tatusiu, wykrzyknęła dziewczynka. Jaki on śliczny. Czy mogę go sobie wziąć? Tatusiu, kochany. Mówisz, że siedział w samochodzie? Spytała ciocia. W jaki sposób kot mógł dostać się do samochodu? O wiele morowiej byłoby dostać psa, odezwał się chłopczyk. Zwłaszcza, że ten kociak nie ma nawet ogona. Popatrzcie, czyście widzieli to śmieszne coś, co on ma tam z tyłu? A ja uważam, że on jest prześliczny, upierała się dziewczynka, całując raz po raz kotka. Tak, że musiał potrząsać główką, zupełnie jak wtedy, gdy w deszczową pogodę znalazł się na dworze. Tak to nasz wiejski kotek dostał się do miasta i został nazwany Filonkiem, bo zdaniem dziewczynki musiałoby być mu przykro nazywać się tylko bezogonkiem. Filonek bezogonek spotyka lisa. Dziewczynka nazywała się Birgitta i miała 10 lat. Teraz to ja jestem twoją mamusią, rozumiesz? Mówiła do Filonka. A ty musisz być naprawdę grzecznym i dobrze wychowanym kotkiem, żebyś mógł zostać u nas w domu. Zawiążę ci na szyi kokardkę, mówiła Birgitta, aby widziano, że jesteś eleganckim kotkiem. I założyła mu na szyję czerwoną wstążeczkę, zawiązując ją w piękną kokardkę. Filonkowi nie podobało się to zbytnio. I gdy znalazł się sam, próbował zerwać z szyi wstążkę pazurkami. Ale mu się nie udało. No cóż, pomyślał. Trochę niewygód trzeba będzie znosić. Ale poza tym wyglądają na zacnych ludzi. Bo też i byli naprawdę dobrzy dla niego. Dostał kawałek świeżej ryby i miseczkę pysznego mleka, a także koszyk do spania z poduszeczką, na której mógł się wyciągnąć. I dostał też do zabawy kłębuszek wełny. To też wcale nie tęsknił do swojej wiejskiej zagrody. Birgitta chciała, aby Filonek w nocy spał u niej w pokoju. Może lepiej nie, bo czytałam o kotach, które chcąc się bawić, podrapały śpiące dzieci, odezwała się mama Birgitty. A to co znowu za bzdura? Pomyślał Filonek. A tatuś Birgitty też zdaje się był tego samego zdania, gdyż powiedział. No wiesz, nie sądzę, aby było aż tak źle. Ten malec wyglądał na dobrze wychowanego. I jeśli nie ruszył kiełbasy w samochodzie, to nie tknie także Birgitty. Myślę, że możemy spokojnie wstawić jego koszyk do pokoju Birgitty. Słuchaj no, Filonek, można chyba na tobie polegać. Miał, odpowiedział Filonek. Już o 5 rano Filonek zbudził się zupełnie wyspany. Przyciągnął się i ziewnął tak szeroko, że można mu było włożyć do pyszczka duże świąteczne jabłko.
Potem filonek zaczął się myć starannie i dokładnie. Mycie się było prawie największą jego przyjemnością. Szczególnie mycie pyszczka, czego się niedawno nauczył i co już mu szło naprawdę dobrze. Birgitta spała jeszcze i wszyscy inni też, ale filonek był rozbudzony i rzeźki. Nie miał wcale ochoty kłaść się znowu do koszyczka. Postanowił więc udać się na małą wyprawę odkrywczą po mieszkaniu. Drzwi do pokoju sąsiadującego z pokojem Birgitty były na szczęście lekko uchylone i posługując się noskiem, filonek odchylił je o tyle, że mógł się wyślizgnąć na zewnątrz. Łaził po całym mieszkaniu, węsząc po wszystkich kątach. Na stole zauważył mnóstwo interesujących rzeczy, których nie widział, a którym trzeba było przyjrzeć się z bliska. Ajajaj! Przypadkiem wywrócił wazon. Woda rozlała się na stół i zaczęła kapać na podłogę. Filonek zamoczył sobie łapę. Wcale to nie było przyjemne. Wędrował dalej, aż zawędrował do przedpokoju. A tam wisiał lis i robił głupie miny. Filonek dał susa, aleś nie dosięgnął lisa. Próbował jeszcze wiele razy, ale lis jak wisiał, tak wisiał, jak gdyby drwiąc ze wszystkich wysiłków filonka bez ogonka. Filonek rozzłościł się w końcu na dobre i spróbował pomachać swoim małym kikutkiem. Dupał też przed nimi łapkami, a potem zebrał się w sobie, dał naprawdę wielkiego susa i wreszcie udało mu się złapać koniuszek lisiego ogona i ściągnąć lisa na podłogę. Teraz dopiero zaczęła się zabawa. Filonek tarzał się z lisem po podłodze, gryząc go, szarpiąc, drąc pazurami. Mruczał i prychał i parskał, a lis milczał i bez jednego drgnienia pozwalał się traktować tak, jak się filonkowi podobało. W końcu jednak filonek się zmęczył. Jeszcze raz trzepnął lisa łapą na pożegnanie, polizał się po nosie i zadowolony z dobrze zrobionej roboty udał się z powrotem do swego ślicznego, wygodnego koszyczka. Chwilę potem spał już znów jak suseł. Filonek gasi pożar i dostaje medal. Rano powstało ogromne poruszenie. Co się stało? Wołała mamusia Birgitty. Czy to złodzieje grasowali w nocy po mieszkaniu? Spójrzcie na wazon i stół całkiem zniszczony. Potem jednak mamusia spostrzegła sponiewieranego lisa i wtedy wszystko zrozumiała. A więc to ty, mała bestyjko, tutaj grasowałeś, zwróciła się z wyrzutem do filonka. Biedny filonek siedział w kącie, zawstydzony i nieszczęśliwy. Fe, filonku, mówili doń wszyscy. Fe, filonku, coś ty narobił. Najlepiej chyba będzie odesłać go z powrotem na wieś, powiedziała mamusia Birgitty. Widocznie nie można go trzymać w porządnie umeblowanym mieszkaniu. Ale wtedy Birgitta zaczęła płakać i tak gorąco wstawiać się za swym małym kotkiem, że serce mamusi zmiękło. Niech więc zostanie, powiedziała.
ale jeśli kotek jeszcze raz nabroi, nie będziemy go trzymać. Słyszysz, Kiciu? Zwróciła się Birgitta do Filonka i uszczypnęła go przy tym delikatnie w łóżko. Nie wolno ci robić żadnych psot. Jego koszyk przyniesiono na noc do kuchni, bo przecież trzeba było go jakoś ukarać. Tu możesz sobie leżeć i rozmyślać o swoich grzeszkach, powiedziała do niego mamusia Birgitty. Cóż robić? Nie ma na to rady. Zresztą kuchnia wcale nie była nieprzyjemna i Filonek, zwinąwszy się w wygodnym koszyczku, czuł się całkiem dobrze. Wieczorem mama Birgitty przyszła do kuchni, aby wyprasować cały stosik chusteczek do nosa. I wyobraźcie sobie, że odchodząc po skończonej robocie z kuchni, zapomniała wyjąć sznur z kontaktu. I oto żelazko stało dalej włączone do sieci i robiło się coraz gorętsze i gorętsze. Filonek zbudził się w nocy, czując jakiś dziwny zapach. W kuchni było pełno nieznośnego swędu. Filonek rozejrzał się dookoła i naraz zobaczył, że żelazko rozpalone jest do czerwoności, stół zupełnie przepalony i że stosik chusteczek zaczyna się tlić. A z leżącej opodal gazety unosi się lekki dymek. I właśnie w tym momencie buchnął wielki płomień i ogień zaczął szerzyć się z ogromną szybkością, paląc firanki. Cała kuchnia stanęła w blasku płomieni. W śmiertelnym strachu Filonek zaczął biegać tam i z powrotem. Ale wszystkie drzwi były pozamykane i w żaden sposób nie mógł wydostać się z kuchni. Wtedy kotek zaczął miauczeć swoim najgłośniejszym, specjalnym miauczeniem. Zbudził się tatuś Birgitty i zbudziła się mamusia. To coś okropnego, jak ten kot się drze, powiedział tatuś. Co to może być takiego? Najpierw idź i zobacz, odezwała się mamusia. Może do kuchni zakradli się złodzieje? Tatuś poczłapał w pantoflach do kuchni i możecie sobie wyobrazić, jak się przeraził, gdy otworzył drzwi i w twarz uderzyły mu dym i płomienie. Filonek skorzystał natychmiast z okazji i wydostał się z kuchni, a tatuś Birgitty popędził do telefonu, żeby zadzwonić po straż pożarną. Zrobił się ruch. Przyjechała straż pożarna z rykiem syren i gwizdem gwizdków. Cały dom się zbudził. Podnoszono story, otwierano okna, w których pojawiały się twarze ludzi. Ale na szczęście pożar okazał się niegroźny. Nie zdążył jeszcze rozszerzyć się poza kuchnię i został ugaszony przez zręcznych strażaków. Następnego dnia honorowano Filonka tak, że aż czuł się naprawdę zażenowany. Wszyscy go pieścili, głaskali i poklepywali i mówili do niego: mądry kotek. A po południu zebrała się w głównym pokoju cała rodzinka. Zdawało się Filonkowi, że wszyscy mieli wygląd ogromnie uroczysty. I siedząc na kolanach u Birgitty, zastanawiał się w duchu, co też właściwie się stało. Tatuś Birgitty usiadł przy fortepianie i odegrał bardzo hałaśliwego marsza. Zdaniem Filonka
Nie brzmiało to wcale ładnie. Potem jednak Birgitta, trzymając kotka na ręku, stanęła na środku pokoju. A naprzeciw niej stanął tatuś i powiedział uroczystym głosem: Drogi Filonku, swoim energicznym wystąpieniem zapobiegłeś dziś w nocy wybuchnięciu groźnego pożaru i za to daję ci obecnie ten medal. To mówiąc, przymocował na jedwabnej wstążeczce Filonka złoty medal. Na medalu napisane było: Za wybitne zasługi. I Birgitta kupiła go w sklepie z zabawkami za 25 ore. Braciszek Birgitty zagrał fanfarę na trąbce, którą dostał w prezencie na Boże Narodzenie. Filonek uważał, że wszystko to wygląda trochę dziwacznie, ale naturalnie był bardzo dumny i szczęśliwy. Najlepsze było to, że dostał potem miseczkę tłustej, przepysznej śmietanki. Chłeptał ją swoim różowym języczkiem tak łapczywie, że aż na wszystkie strony leciały kropelki.